Witaj, mężki z tej strony Tragol, w kolejnym odcinku z Hearthstone 4 na edukacji Kezraś. Jako Niemcy. W ostatnim odcinku skończyliśmy na tym, że próbowaliśmy zakończyć jakiekolwiek wojnę, okazało się, że wypowiedzieliśmy kolejną. I w obecnym stanie rzeczy tutaj trochę pozmienialiśmy na Bliskim Wschodzie. Mamy Republikę Turcji i odebraliśmy im trochę dużo. I mamy Libię, która straciła tą część. Okej. Tutaj wprowadzamy już ostatnie poprawki do konstytucji Schleichera, czyli takiej jednej dla Niemiec. Jaka ciekawostka, Niemcy obecnie nie mają żadnej. No i zobaczymy, co to będzie. Na razie w ogóle my byliśmy przez ten cały czas federacją. Okej, spróbujemy pogadać sobie z nimi. To chyba jest już ostatni. O właśnie. Pas. Tutaj nikt nie ma zbytnio chęci na te tereny. Ale my mamy. Co wykorzystamy. I teraz czas wyzwolić Iran. I to dobrze powiedziane. Wyzwolić. Okej, Persja wyzwolona. Co tam z Kurdystanem? Nie będziemy tutaj wyzwalać Kurdystanu. Tutaj możemy Irakowi dać, żeby po prostu miał. Ponieważ musimy jakoś, żeby ich zabolało. O. I ciekawe jest, że to nie jest, nie należy do tamtych. W sumie nie dało nam możliwości. Coś tutaj jeszcze jest takie, że ktoś chce, ale nie dostaje. Nie, chyba wszystko. Okej, w takim razie zajmijmy się resztą rzeczy tutaj. Powoli się zajmujemy. Trzeba będzie zmienić sobie produkcję na ten Rocket Artery w pewnym momencie. I my próbujemy stworzyć te mega dużo dywizji powietrznych. I to powinno nam się udać. Tylko musimy sobie wybrać jakieś lotnisko. O, wylądowaliśmy w tym porcie. Nawet nie zauważyłem kiedy. Później dostać rozkaz wylądowania tutaj. Jak już skończycie przyjmować wyspę. Okej. Okej. Zmieniamy kanclerza. Teraz ten gościu jest. Wow. Tyle dla nas zrobił, a musimy zmienić. Okej, czas zbudować szogunat. Możemy zaatakować Albanię. Czy nie możemy jej dodać do frakcji? Chyba nie. Tutaj jakoś nie chcą tutaj też tego robić. Dobra, w takim razie wyślijmy jakąś jedną armię tutaj. I karabinami zmienimy rządy tam. Jakiś kolejny gościu by się przydał. Ten na przykład. Na razie tutaj niech będą. Bo ja chcę jeszcze edytować tę dywizję. Tutaj już się trochę napakujemy ich. A, nie możemy. Chyba za dużo
Ich jest. Wow. No trochę za dużo. Czekajcie, czy jeżeli to usunę. Teraz. Tak, teraz. No, nie powiem, gra przewidziała pewne rzeczy, ale nie sądzę, żeby było aż takie oczywiste. Okej. W takim razie niech te dywizje zostaną. I niech ćwiczą. Tutaj gościu jest chory. Tutaj te dywizje, one już jadą. A tak, bo były na tym froncie. Przypomniałem sobie. Na razie wykorzystamy ten port. To miejsce grupowania. A wyślemy tutaj. Dobra, kolejne badania. Już się zbliża nowy rok. Dobrze, niedobrze, niedobrze. Dobra, w takim razie to. A nasze dywizje już powoli tutaj dojeżdżają. Co kończy się na tym, że wykorzystamy czas do ataku. Okej. Czy te dywizje, właśnie chciałem się zapytać, czy one już są tam na miejscu, czy jeszcze nie? Jak to wygląda z tym? W sumie wygląda to dosyć dobrze. Dobra, w takim razie robimy to. Widzę, że brak zaopatrzenia jest, co nie jest zbytnio miłe, ale czasami bywa. Okej. Okej, się tutaj włączyło coś. I się włączyło. Japonia tak się, nie powiem, trzyma jako tako. Widzę, że Albania zaatakowała. Zaatakowała te wszystkie. Ze wszystkich państw zaatakowała Federację Górską. Znaczy się Republikę Górską. Myli się mi, dlatego że różnie to nazywają w modach. I co tutaj możemy zrobić? Możemy tych Marines ulepszyć już na maksa. I wykorzystać nieco naszego doświadczenia wojskowego. To już na maksa mamy. No i to wszystkie doktryny z doświadczeniem powietrznym. Już niedługo, nie powiem, tam się skończy wszystko, jeżeli chodzi... Zachodzi, jeżeli chodzi o Albanię, bo Albania już teraz pada. Okej, to nie była Albania.
lota dla nas, jak zwykle. A to pójdzie dla Chingu, bo nas to zbytnio nie obchodzi. Oj, on tam. Okej. I co możemy zrobić z Albanią? Tak, realnie. Tak, niech powróci Albania. I co Kosowo? No, oddamy Serbii. Niech będzie miała. No to oddamy Grekom. Tam stracili na kilka lat, ale powinni być szczęśliwi. W jakimś krajach chińskich mamy to, ale Qing, jak widzę, się rozszerzył i poszerzył. I chyba jest w pokoju z tymi. A tutaj mam... zatopiliśmy floty ich. Nice. Wiedziałem, że im się uda. No, kiedyś na pewno, ale... Że tak w ogóle? A, zobaczymy. Dobra. A, mamy te dywizje, no. Dobra, niech wrócą do Niemiec. Mają tam gdzieś drogę powrotną. Okej. Możemy oddać. Nie jest nam to potrzebne zbytnio. Oraz gdzieś Turingię wyzwoliliśmy. O, jest. Czy coś tutaj mają? Nie widzę. Żeby było coś tam ciekawego. Kolej, jak będę robić, to szybko ona się zrobi, więc... Więc może Dockyardy? W ogóle ich nie budowaliśmy, więc niech będzie. My tutaj powoli możemy się... Będziemy mogli się desantować, więc... To mi się podoba. Tak, widzę, że zjednoczenie Chin idzie w dobrym kierunku. Przynajmniej dla nich. A czy my mamy jakiegoś wroga, którego powinniśmy tutaj próbować? Możemy tych. Mają ciekawą flagę, nie powiem. Badania. Ciekawe, nie powiem. Portret. Tutaj wszyscy padają od Brazylii. Nic nie powiem, Brazylia jest mocna. I nieco do Mountaineers. Się zbiera. Mamy tutaj nawet sporo tego. I... Zawsze zapominam o tym. Mówiłem, to jest najbardziej denerwujące na świecie. No i co możemy zrobić? Zmienić na civilian. Mamy to zrobione z tym? Nie. Tego jeszcze nie będziemy robić. Okej, co my możemy porobić? Możemy porty powybudować? Nie cierpię tego, że mam widok taki. Okej, na razie tyle zrobimy. Francja, nie widać, żeby była jakoś, nie wiem, chciała coś z nami zrobić. Wielka Brytania ma swoje własne problemy. I
Co my dalej? Partisanships. Podoba mi się, że teraz zaczęliśmy ideologizację, indoktrynację ogólnie państwa. Okej, czy mamy tutaj wystarczająco? No niby ruszyło. W sumie przydałoby się mieć tam jakąś armię na wszelki wypadek, gdybyśmy, nie wiem, chcieli zrobić większy atak. I w sumie zapomniałem o tym. Okej, zobaczymy, czy się nam uda. To było pytanie retoryczne. Okej, niech tutaj zostaną te trzy dywizje. Niech się bronią. Albo w sumie możemy zaatakować te czołgi i przejść tutaj. No i już nieco lepiej jest. Wy zajmijcie się tutaj tymi wszystkimi. Musimy po prostu ten teren przejąć. Okej, jeżeli nie mają zaopatrzenia, to raczej mało co pomoże im. A my możemy tak realistycznie. Mamy tutaj jest lotnisko. Nie mamy zasięgu. Wow, kto by pomyślał. Okej, zajmijcie się tym. Będzie śmiesznie, jeżeli 10 dywizji Marines dosłownie pokona całe Imperium. Jedna dywizja tych wszystkich łapie, więc to dopiero reszta. Okej, lepsze Amtraki. Zawsze bardzo chętnie. I tutaj coś musimy porobić. Ej, w ogóle chyba tych nie ulepszyłem. W sumie z nich korzystam najbardziej. Co jeszcze macie? Jeszcze kolejne wyspy? Mówicie, że tam macie port. Mają tam port. Dobra, niech się tutaj zabiorą za to. Już dołączają inne. Akurat te są dobre na to. Coś tutaj mamy? Chyba nic. Okej, w takim razie robimy froncik tutaj. Te dywizje są na miejscu. Wow. Okej, w takim razie wysyłamy do Japonii. I raczej się nam uda, jeżeli dosłownie nasz papet się desantuje na Tokio. Okej, czołgi. Tutaj chyba mamy wszystko zrobione, dobra. W takim razie fast tanki. O, się zorientowali, że lądowaliśmy. Ale w takim razie niech te pozostałe dywizje tu przypłyną. Tutaj dwóch bliźniaków złapaliśmy. Było łatwo. Okej, super heavy. W sumie mogę robić to pod heavy. Okej, paratroopers 2. Kolejnych sobie weźmiemy tutaj. Tych akurat będzie łatwo, ponieważ mamy nieco nabitych kolaboracji. Argentyna też pada.
Więc kończymy z tym. Potrzebujemy tak naprawdę chwilkę, bo w sumie nie mają tutaj powietrza, a jakiegoś większego problemu nie będzie. Oraz Litwa zmieniła się. No, nie rozpoznają ciebie, Litwo. Ojczyzno moja. Uczyliśmy tutaj kilka dywizji. Nice. Chociaż w obecnym stadium to aż tak trudne to nie było. Tutaj widzę, że się rozbili ci na dole. To jest sojusz. I... no. Padają. No, widzę, że powoli Qing załatwia resztę. Tutaj jakieś małe bonusiki. No nie, chyba naszego agenta złapali. No jednego z lepszych. No, trzeba będzie go odbić. Okej, okay, zdobyliśmy Tokio, co oznacza, że już niedługo koniec tej wojny. To już nie możemy nic z tym robić. Możemy wyłączyć to i czekamy tylko na koniec wojny. Coś jeszcze musimy poczekać tutaj? Nie wiem. Jeszcze musimy Meksyk i Australię pokonać, ale to też będzie kolejna prosta rzecz. Podoba mi się, że Brazylia ma 52%. To dzięki temu, że tych... oni mają 55. Japonia ma jeszcze mniej. No, większość z tych zrobiła coś. Dalej, jeżeli my mamy 40 tysięcy straty, no to nie dziwmy się. Dobra, zajmijcie się tym. Wow. W sumie możecie się już poddać. Naprawdę nie musicie walczyć dalej. Mogłem zawsze zrzucić jakąś atomówkę na to, ale myślę, że wam by się to nie spodobało. Okej. Padli. Co oznacza, że możemy zabrać ich całą flotę. Oraz ich całe terytorium. Okej. Okej, tutaj jakiś balans sił widzę. Więc robimy tutaj powoli i... no i na razie nie chcę tego robić. Chcę zobaczyć, czy nie mogę dać komuś terytoriów. Chyba nie mam czegoś takiego. Okej, co z Japonią? No, wyzwolimy Japonię. Tutaj mamy... no, państwo japońskie i Hirohito na czele. Tajwan... oddamy to Chińczykom. Nie wydaje mi się, że musimy coś więcej robić. No tak, chyba że tak, coś takiego. Tutaj mamy... nie widzę... bo możemy zacząć robić ostatnie ulepszenie do Arty. No i tak, udało nam się uczynić. Teraz tak naprawdę możemy wysłać naszych marin, żeby tutaj na Australię się zebrali. A Meksyk... no to Meksyk. On coś potrafi robić. Pytanie jest takie, co robią ci? Pytanie, czy dołączą, czy nie, bo w sumie on siedzi, tamci nie robią tego. Zobaczymy. Realnie rzecz biorąc,
Tutaj my więcej ze świata nie możemy porobić. Możemy niby to porobić, bo... Było tutaj? Może się odblokowało. Trzecia wojna... What the... Jak trzecia wojna? Dopiero co drugą wygrałem i w sumie bardzo dobrze wygrałem. Więc nie wiem, kto musiałby być w trzeciej wojnie. Tak, tutaj Puppet Kaiser. Idealnie. Patrzę, co tutaj jeszcze jest przed końcem odcinka. Tutaj akurat... Jak można to być kustomem? Przecież nie można... Nie wiem, jak oni to zrobili. Patrzę, co tutaj jest. Nie wydaje mi się, żeby to było jakieś mega ciekawe. Tutaj oczywiście mamy pewne bonusy. Też nie są ciekawe. Więc w następnym odcinku dokończymy cały proces tutaj zjednawania świata. I zobaczymy, co się stanie, jeżeli zrobimy wszystkie cele narodowe. Bo w sumie tak podoba się From Memento No Man. Bo szczerze, tak naprawdę w ogóle tego nie zrobiliśmy. Tego reset slota. No zobaczymy, co to będzie. No to szkoda, że się nam nie udało. Realnie tutaj też są bonusy fajne. Wydaje mi się, że możemy to zrobić. No ciekawie to wygląda. Ale to było tyle w tym odcinku. Następnym zobaczymy, co się będziemy mogli zrobić. Z wami Trachol. No to cześć.